Witam serdecznie, dziś pokażę przepis na świąteczną szynkę pieczoną w rękawie. Do jej przygotowania potrzebujemy około 1,5 kg szynki bez kości, zwanej kulką, kostkę rosołową, najlepiej ekologiczną, 5 ranek ziela angielskiego, 2 liście laurowe, 4-5 ząbków czosnku, 2 litry wody, 4 łyżki soli peklowej, wegetę najlepiej naturalną, paprykę słodką w proszku, delikat knora do mięs oraz majeranek. W pierwszej kolejności przygotujemy marynatę. Do miski wlejemy 2 litry wody. Dołożymy 4 łyżki soli peklowej. Dwa liście laurowe. Ziele angielskie. I czosnek. Wymieszamy i włożymy mięso. Moja szynka ma delikatnie ponad kilogram, dlatego jej nie sznurkuję ani nie wkładam w siatkę. Jeżeli użyjesz szynki większej, najlepiej, żeby ładnie wyglądała, użyj siatki, ewentualnie sznurka. I tak przygotowaną szynkę odstawiamy do lodówki na 3 do 5 dni. W międzyczasie obracamy kilka razy. Szynka w moim przypadku poleżakowała 4 dni w lodówce. Teraz ją wyjmiemy z zalewy, osuszymy. Obsypiemy wszystkich stron i wetrzemy przyprawy. Papryka słodka. Delikat do mięs. Majeranek. Naturalna wegeta. Obracamy i przyprawiamy z drugiej strony. I tak przyprawioną szynkę odstawiamy do lodówki na 2-3 godziny. 3 godziny minęło, przełożymy mięso do rękawa. Czosnek również przekładamy. Do miarki wlewamy 1,5 szklanki wody. Wkruszymy kostkę rosołową, ewentualnie pieczeniową. Jeśli nam pozostał rosół czy bulion, możemy zamiast kostki śmiało takiego rosołu użyć. Wlewamy do worka i szczelnie zawiązujemy. I tak przygotowaną szynkę wstawiamy do piekarnika, nagrzanego do temperatury 190 do 200 stopni, tu w zależności jak nam piekarnik grzeje, na około 1,5 godziny w opcji góra-dół. Półtorej godziny minęło, atmosferę mamy napiętą jak baranią torbę, musimy troszkę zluzować. Szynka z tego przepisu wychodzi soczysta i mięciutka, sam raz na święta, jeśli się przepis spodobał, to się cieszę, zachęcam do spróbowania, pozdrawiam i życzę smacznego.